gdzie gra muzyka. Bracia Żelazo. Wiecie, jak wygląda pomnik Chopina w warszawskich Łazienkach Królewskich? Kompozytor siedzi pod płaczącą wierzbą. Być może widzieliście plakat chopinowskiego koncertu lub okładkę płyty z muzyką polskiego kompozytora. Na nich też często pojawia się wierzba. Ale dlaczego właśnie ona, a nie świerk czy brzoza? Co ma wspólnego z Chopinem? Wierzby? Mają rozczochrane czopryny. Pochylają się nad polnymi ścieżkami i wdzięcznie szumią na wietrze. Występują przede wszystkim na Mazowszu. A to właśnie na Mazowszu urodził się Fryderyk Chopin. Choć dzieciństwo mijało mu głównie w Warszawie, wakacje spędzał zazwyczaj na mazowieckiej wsi. Potem, gdy zamieszkał we Francji i tęsknił za ojczyzną, odmalowywał jej drzewa, pola i łąki w muzyce. Wierzba stała się więc symbolem jego twórczości i dlatego często pojawia się na plakatach, okładkach i pamiątkach z nim związanych. Gdy zjedziecie z obwodnicy Warszawy na Sochaczew i zagłębicie się w małe miasteczka i wsie regionu, rozczochrane wierzby nieraz będą wam migać przed oczami. 50 kilometrów od stolicy droga skręci lekko i zwolni na kameralnym placyku we wsi Żelazowa Wola. Nazwa wsi pochodzi prawdopodobnie od nazwiska braci Piotra i Pawła Żelazo, żyjących około 400 lat temu. Według zachowanych dokumentów bracia mieli tu pola i od zebranych na nich plonów płacili podatek. Rodzaj opłaty od zbiorów. Potem wieś sprzedano innym właścicielom. Byli kolejno niejacy Paproccy, Lasocki, Łuszczewski, aż w końcu majątek kupiła hrabina Ludwika Spengerów Skarbkowa. W Żelazowej Woli zatrzymamy samochód. Za bramą, na jednym z boków placu, dostrzeżemy szeroką aleję, a na jej końcu bielejące w słoneczne dni budynek. To tu przyszedł na świat mały Fryderyk. Rodzice wołali na niego: Frycek!